ty? Rzuć tą broń, na glebę! Dwie osoby tutaj zostają i pilnują garażu oraz tego wyjścia. Kolejne dwie osoby idą schodami tam na górę w stronę ogrodów. Reszta idzie za mną. Jednego mamy. G2, jesteśmy pod ostrzałem. I po kolei będę was przeszukiwał. Na glebę powiedziałem, na glebę. Przeszukanie mieszkania na polecenie sądu, artykuł 220 i 224 kodeksu postępowania karnego. No i siema, witam was po długiej przerwie na moim kanale, witam was w odcinku z LSPDFR z antyterrorystów, dokładnie antyterrorystów z Wydziału BOA, czyli z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Uf, udało mi się to wymówić. No ale witam was w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, właśnie po dłuższej przerwie. No niestety nie miałem jak przez ten dłuższy czas nagrywać odcinków i dlatego była ponad miesięczna przerwa, ale już wracam. Więc na start przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz też o zostawieniu subika na kanale. Lecimy na spokojnie po 30 tysięcy. Zapraszam was również na naszego Discorda oraz na TikToka, do których linka macie w opisie. I teraz takie kilka szybkich ogłoszeń parafialnych. Pierwsza rzecz, Discord. Na naszym Discordzie już mniej więcej teraz, gdzie ten odcinek wrzucam, szykuje się całkowita zmiana naszego Discorda, w sensie przebudowa. Więc dla tych osób, których tam nie ma, zapraszam wejść, bo naprawdę będzie coś ultra kozackiego. Druga rzecz, rozwiązanie konkursów z najlepszych screenów z LSPDFR. Wygrał Sebuś i bardzo gratuluję mu. I z drugiej strony też przepraszam za to, jakie tam zawirowanie było, bo i wy nie wiedzieliście, co się dzieje, i ja nie wiedziałem, co się dzieje na tych screenach, czy one tam działają, czy nie działają, ale już wam mówię, że na spokojnie po tym odcinku będziecie już te screeny mieli włączone, więc będziecie mogli sobie je na spokojnie wysyłać i w następnym tygodniu standardowo w niedzielę będzie już losowanie, w sensie wybieranie zwycięzcy. Jeśli chodzi jeszcze o kolejne ogłoszenia, takie szybkie, parafialne, no to tutaj widzicie, no taki standardowy pojazd, co każda osoba może mieć, bo jest publiczny, no i tutaj widzicie coś nowego. Generalnie mogę wam powiedzieć, że coś tam z modyfikacjami zaczynam skubać, więc może za jakiś czas zobaczycie jakieś tam coś tam ode mnie, nie wiem, zobaczymy. I oczywiście też wam przypominam o opisie, żebyście tam sobie zerknęli, tam będziecie mieli też linka do drugiego Discorda, gdzie możecie, z którego możecie pobrać sobie różne polskie mody, macie m.in. mody na autobusy, mody na Uberów, macie też tam metro dostępne i takie jeżdżące i takie po prostu jako stacje, no naprawdę polecam wam tam zajrzeć, bo tam naprawdę fajne rzeczy możecie wyłapać. No i dobra, już jedziemy na pierwszą akcję, już wam tłumaczę, co będziemy robili. A wy obserwujcie tutaj GTA, bo już, o, widzę tam z przodu autobus i będziecie mogli zauważyć go, jak on wygląda. No ale w każdym razie, co robimy? Jedziemy już na wyznaczone miejsce, tutaj mamy wyznaczone, czyli na Grove Street, widzicie, więc nie będzie bezpiecznie. No i co? Jedziemy do domu, w którym prawdopodobnie znajdują się osoby, które brały udział w napadzie. No i po prostu dzięki jakimś agencjom wywiadowczym, nie wiem, są jakimś szpiegom, po prostu wiemy, że w tamtym domu prawdopodobnie oni się teraz znajdują. Co musimy zrobić? Musimy oczywiście ich zatrzymać, cały dom oczywiście zabezpieczyć, no i zebrać jakieś tam dowody. No i w sumie tyle. Dobra, słuchajcie, ja już wyłączę tutaj sobie sygnały, tak na wszelki wypadek, żeby ich nie spłoszyć, bo jednak wiecie, mogą być... mogą obserwować, co się wokół nich dzieje. Dobra, jesteśmy już pod domem i do tego domu będziemy wchodzili i na razie go obserwujemy, czy tam nic się nie dzieje. Na razie widzimy, że włączone jest wszędzie światło, więc na pewno ktoś, kto tam jest, nie śpi, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. Na szczęście nikogo tutaj nie ma na ulicy, więc w miarę na ulicy będzie spokój. Dobra, G2, zgłaszam, że jestem obok domu i zaraz rozpoczynamy akcję. Jesteśmy już całkowicie przygotowani, broń naładowana, także już wjeżdżamy. G2 do 00, zgłaszam, że wjeżdżamy. Dobra, jeszcze wezmę na szybko tutaj tą tarczę balistyczną i wchodzimy. Policja! 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 Rzuć broń! Na glebę! Na glebę! Na glebę! Na glebę! Dobra, na razie jednego mamy. G2, jesteśmy pod ostrzałem. Dobra, ja schowam może tą tarczę, bo mi teraz będzie przeszkadzała. Spróbuję tego typa zaresztować. Rzuć broń! Rzuć broń! Rzuć broń! Kurde. Słuchajcie, zaresztuję tego, żeby ten mi nie uciekł. Na glebę! Na glebę! Na glebę! Kurde, drzwi to się zblokowały, to jest ten problem, dobra. G2, zgłaszam, że jesteśmy pod ostrzałem, potrzebuję wsparcia. Dobra, przyślę może nam jeszcze tutaj jedno wsparcie, spróbuję zobaczyć, co tutaj się dzieje. To jest jeden typ, tam jest drugi. Rzuć tą broń! Dobra, jeden leży. Rzuć tą broń, na glebę! G2, zgłaszam, że mamy jedną osobę ranną. Potrzebujemy pilnie karetki na miejsce i dwie osoby udało mi się zatrzymać.
Poprawialiście mnie cały czas z tym zaaresztowanym, że tak się nie mówi, tylko że zatrzymać, dlatego już będę starał się dobrze mówić. Kurde, trochę tutaj się blokuje. Dobra, już widzę, że kolejny tutaj skład przyjechał, ale już sobie poradziliśmy, szczerze powiedziawszy. Albo inaczej, wsadzimy go do środka, bo i tak będziemy musieli go przeszukiwać na komendzie. Dobra, ten typ tutaj jeszcze leży. G2, zgłaszam, że akcja zakończona pomyślnie, tak jak powiedziałem, mamy jedną osobę ranną. Dobra, spróbuję tą broń zabezpieczyć i teraz tego typa spróbuję wynieść tutaj, żeby karetka mu była w stanie pomóc. Dobra. Przenieść ciało. Tylko ciekawe, czy uda nam się tutaj tak wiecie, go wyjąć stąd, bo tutaj, no wiecie, tekstury mogą się trochę blokować, ale zaraz spróbujemy. Realnie to nie wygląda trochę. Dobra, może tędy przejdę, bo tutaj jest większe drzwi są. Dobra, może się uda, widzowie. Ty, ja widzę też w ogóle, że ja jestem trochę ranny, ale dobra. Akurat tu mam mikrofon, więc nie widziałem tej mapki i to był ten problem, że nie wiedziałem, kiedy mogę zginąć. Dobra, już udało mi się go trochę wynieść, więc myślę, że... Dobra, na chodnik go dam, to karetka przynajmniej go zauważy. Trzeba jeszcze oczywiście całą tą posesję teraz przeszukać i zabezpieczyć, czy tutaj nic więcej nie będzie. G2, gdzie jest karetka? Potrzebuję karetki. Dobra, mój pomocnik tam się nim zajmie, będzie próbował go reanimować, a jeszcze tutaj zobaczę, czy jest... W ogóle właśnie, nie sprawdziliśmy, czy reszta chałupy jest czysta. To nie było dobre z naszej strony, ale dobra, już wchodzimy dalej. Policja na glebę! Dobra, to jest czyste. Dobra, to jest wyjście. Przejdź, przesuń się, przesuń się. Dobra, niech idzie na bok, jeszcze tutaj jest jakieś pomieszczenie, jeszcze tutaj wejdę. Dobra, tam też było czysto, także już go... Ty, gdzie ci paramedycy przyszli? Tam są kurde potrzebni, co oni zrobili? Dobra, już medyk jest, widzę, że się zajął, a ty gdzie tutaj przychodzisz? Tam miałeś być, tam nikogo w środku nie ma. Dobra, myślę, że sytuacja opanowana teraz już na pewno. Mówię, jeszcze przeszukamy tutaj cały dom i zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Trzeba oczywiście też im zarzuty postawić. Dobra, czy tutaj coś jest? Nie no, tutaj jest z tego, co mi się wydaje, czyste. Jeszcze oczywiście technicy kryminalni to będą dokładnie tutaj patrzyli, czy nie ma jakichś odcisków palców, czy więcej ludzi nie ma. Dobra, dalej tutaj wchodzimy. Oj, tutaj zobaczcie już, co to jest. Ty, G2 do 00, potrzebujemy saperów na miejsce, ponieważ widzę bombę. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy bomba jest aktywna, czy nie. Potrzebuję saperów na miejsce. Ty, co tu się dzieje? Czekajcie, dobra, bo trzeba tutaj parę jednostek wziąć, bo tutaj już, jak widzicie, nie jest najbezpieczniej, tylko gdzie ja teraz wezmę... O, patrol saperski, dobra, niech oni mi tutaj przyjadą. Dobra, jak widzicie, jest tutaj RPG, są dwa pociski do RPG, jest shotgun. Dobra, tutaj jak widzicie, plan napadu, cel główny i tutaj... I tutaj jeszcze kill list, czyli lista do osób do zabicia. Będzie trzeba sprawdzić, czy te osoby są zabite. Jeśli tak, to będzie trzeba tych jakby powiązać z morderstwem tamtych osób. Wiecie, o co chodzi. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Pliki banknotów oczywiście, jakieś tutaj, zobaczcie, dokumenty. To też będzie trzeba posprawdzać. Czy co, tutaj mnóstwo kasy. Tutaj chyba są z jubilera, tak, diamenty jakieś, mnóstwo broni. Tutaj jeszcze pewnie jakieś narkotyki. Zaraz zobaczę, co to. A to jest chyba trawka. Dobra, idziemy dalej, jeszcze zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj też zobaczcie, broni dużo. Tutaj jest jakaś MK, nie wiem, co to dokładnie jest. Tutaj no, mąki troszeczkę się wysypało. Nie no, jak widzicie, no... Ty, oni w ogóle robili ten, jak to się nazywa? Dobra, już widzę, karetka zabiera jedną osobę, więc git. Dobra, słuchajcie, chyba więcej tutaj rzeczy nie ma co robić. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo przestępstw będzie, bo i działanie w jakiejś grupie przestępczej prawdopodobnie, i napad, i prawdopodobnie usiłowanie albo nawet zabójstwo paru osób. Posiadanie dużej ilości broni i amunicji, pewnie bez pozwolenia. Ogromnej ilości narkotyków, więc trochę im się tutaj nazbierało. Posesja już przeszukana z tego, co wiem. Patrol saperski też już tutaj na miejscu, więc zaraz będą działali nad tym miejscem. Będzie pewnie trzeba te wszystkie tutaj domy, wiecie, jeśli okaże się, że ta bomba jest aktywna, choć to by było głupie z ich strony, to będzie trzeba ich wszystkich tutaj ewakuować. No i dobra, już mam tutaj jedną osobę na komisariacie. No i teraz będzie trzeba tutaj wszystkie dokumenty takie sporządzić, więc myślę, że zajmiemy się tym, bo mam fajny pomysł na to. Dobra, najpierw trzeba mu oczywiście zdjęcie zrobić, tylko zaraz, bo oczywiście drzwi się jak zwykle blokują. Dobra, temu zdjęcie już zrobiliśmy, także bierzemy go teraz chyba na przesłuchanie, ale najpierw jeszcze trzeba go przeszukać, ale to już za chwilę zrobimy. Nie wiem, czy na pewno wszystko robię w dobrej kolejności. Szczerze, no chyba nie. Ale dobra, tutaj jest miejsce przesłuchań.
I fajnie jakby udało nam się wejść. O, dobra, udało się. W takim razie go przeszukujemy i zobaczymy, czy jeszcze przy nim coś nielegalnego znajdziemy. Torebka białego proszku, o, więc możliwe, że ma tutaj jakiś ten, jakieś jeszcze narkotyki. Dobra, w takim razie co? Biorę go tutaj na przesłuchanie. No i co? Myślę, że już was zanudzać dalej nie będę, tylko lecimy do następnych jakichś akcji. Przed nami przeszukanie posesji osoby podejrzanej o finansowanie grupy przestępczej. Mamy pozwolenie sądu na przeszukanie. Wjeżdżacie dwoma składami, następnie jednostki zabezpieczają wam tyły. Zapamiętajcie artykuł 220 i 224, żeby problemów nie było. No i jesteśmy w drodze na już drugą akcję, tym razem tak jak tutaj przed chwilą słyszeliście, do domu bardzo, ale to bardzo bogatej osoby. No i musimy zrobić mu przeszukanie. Już nie będę powtarzał tego, co przed chwilą słyszeliście. Na pewno trzeba zapamiętać te dwa paragrafy, które tam powiedział, czyli 220 i 224, bo no jednak to jest bardzo wpływowa osoba i wiecie, jakbyśmy zrobili coś niezgodnie z przepisami, na pewno byśmy dostali trochę po karku. Dobra, to jest już tutaj blisko. My wjeżdżamy na sygnałach, bo tak czy siak raczej ta osoba się spodziewa, bo ona raczej ma jakieś tam kontakty w policji, no bądźmy szczerzy, więc tak czy siak wjeżdżamy tam na sygnałach. Z nami jedzie jeszcze parę innych jednostek też w cywilu, tylko po to, żeby zabezpieczać te miejsca z tyłu. My lecimy od razu na willę, ale tam są jeszcze wiadomo, gdzieś z boku jakiś, nie wiem, ogród czy coś, dlatego tamte jeszcze z tyłu będą po prostu zabezpieczali te miejsca. Już widzicie, wyłania się ta rezydencja tutaj. Wszystkie mody oczywiście z dzisiejszego odcinka, w sensie te główne, będziecie mieli oczywiście podlinkowane. Dobra, wjeżdżamy już tutaj do tej posesji. Kurde, uważajcie trochę. No wiedzie czy nie wiedzie? Mam nadzieję, że tutaj się nie zgubi, bo jednak... W sensie no nie zgubi, wiecie jak te pedy jeżdżą. Dobra, tutaj na parkingu widzę nic nie ma, teraz drzwi trzeba otworzyć. Patrzcie jak to wygląda nieziemsko, mega ładnie to wygląda. Dobra, tutaj już widzę z boku jakieś coś jest, nie wiem co tam jest, później będziemy mogli zobaczyć. No już jesteśmy koło willi, dobra, to tutaj jest chyba wjazd do garażu, to ja zablokuję, żeby nikt nie wyjechał i wyłączę sygnały. Dwie osoby tutaj zostają i pilnują garażu oraz tego wyjścia, kolejne dwie osoby idą schodami tam na górę w stronę ogrodów, reszta idzie za mną. Dobra, tutaj już ustawieni są tam, też są te dwie osoby ustawione i teraz my tutaj wchodzimy. Policja, policja, proszę otworzyć drzwi. Zobaczcie jak to ładnie jest w ogóle zrobione. Mega ładnie. Policja, na glebę, na glebę. Proszę położyć się na glebie, policja. Przeszukanie mieszkania na polecenie sądu, artykuł 220 i 224 kodeksu postępowania karnego. Mamy pozwolenie na przeszukanie całego domu i wszystkich osób znajdujących się na posesji. Dobra, widzę, że będzie trzeba trochę tutaj immersji dać, ponieważ no moi policjanci nie będą do tej miejscówki. No ale tak, przeszukałem tego tutaj człowieka i nic przy nim nie znaleźliśmy nielegalnego. Jeśli chodzi o tamtą kobietę, to ją odniosłem tam do pozostałych osób. Będziemy czekali na jakąś po prostu kobietę, żeby ją przeszukała, nie? I proszę pana, zgodnie z tymi artykułami, co powiedziałem, pan ma prawo chodzić za nami tutaj i uczestniczyć w trakcie przeszukiwania tego domu, jednakże nie może pan nam przeszkadzać, ponieważ będzie za to dodatkowy artykuł pociągnięty. Dobra, słuchajcie, przeszukamy tutaj mu całą tą rezydencję, bo jak widzicie trochę tego jest, tylko nie wiem od czego tu się zabrać. O, tutaj może od tego zaczniemy. Zobaczcie, czerwiec, a jeszcze prezenty pod choinką, ciekawie. Dobra, tutaj widzę... Barek w stylu Lucyfera, nie wiem czy oglądaliście. Tutaj jest dużo książek, więc to na pewno trzeba dokładnie przeszukać, czy tutaj wiecie, nie ma jakichś w tych książkach jakichś liścików, tym bardziej, że wiecie, ta osoba była powiązana tutaj, no tak jak słyszeliście, w finansowe sprawy. Dobra, tutaj wydaje mi się, że jest czysto, też oczywiście technicy wejdą i to dokładnie będą przeszukiwali, ale my tak na pierwszy rzut oka weźmiemy. Dobra, tutaj jest czysto, tutaj nic nie ma, tutaj basen, a tam się nie dało wejść, bo szyba była. Naprawdę powiem wam szczerze, że bardzo fajna jest ta miejscówka, tutaj w ogóle siłownia jakaś, te sauny, kozackie to jest. Dobra, źle wszedłem. Trzeba iść teraz na górę, bo to jeszcze ma gdzieś wejście na górę i tam są chyba schody i wejście na dół. Dobra, na dół też... Samochody też będzie trzeba wszystkie oczywiście przeszukać, więc też zaraz na dół tam zejdziemy. Dobra, czy tutaj coś jest? Tutaj są pokoje jakieś. G2-00 zgłoszą, że jest bardzo dużo elektroniki w środku i potrzebujemy tych techników, którzy tym się zajmą. Tu w ogóle zobaczcie jakiś taki kreskówkowy pokój, chyba Thanosa, z tego co widzę. Spoko to wygląda, te kartony będzie trzeba przejrzeć oczywiście. Dobra, idziemy dalej, co tutaj jeszcze znajdziemy? Tutaj jest jakiś stół taki do rozmów widzę. Naprawdę powiem wam kozacko to wygląda. Tutaj co jest? Tutaj jest łazienka, też zarąbista. Tutaj jakiś pokój, czy tutaj
co tutaj jest. Proszę na ziemię. Proszę powiedzieć, jak się pan nazywa i kim pan jest. Dobra, to jest jakiś doradca tej osoby, do której należy ten dom. Proszę pana, przeszukujemy mieszkanie na polecenie sądu, zgodnie z artykułem 220 i 224 kodeksu postępowania karnego. Mamy pozwolenie na przeszukanie całego domu i wszystkich osób znajdujących się na posesji, więc też pana przeszukam. Dobra, nic przy nim nie znaleźliśmy, więc idziemy dalej. Tutaj coś jest? Nie, tutaj już więcej nic nie ma. Dobra, jeszcze zejdziemy do garażów, bo chyba tutaj więcej... A jeszcze tutaj zobaczcie, dużo ludzi jest. Ile tutaj ludzi w ogóle? A tutaj jeszcze dwóch próbuje uciec, nie wiem czemu tam ci nic nie robią. Dobrze, proszę teraz wykonywać moje polecenia. Mamy pozwolenie na przeszukanie całego tego domu oraz wszystkich osób znajdujących się na tej posesji. Dlatego proszę tutaj nie utrudniać i po kolei będę was przeszukiwał. I proszę się mnie słuchać. Dobra, ty wstań. Ja cię przeszukam, więc stój. Dobra, przeszukujemy go i z tego co widzę, oni są trochę podpici, nie? Metalowa łyżka z pozostałościami czarnego proszku, dobra. Czyli tutaj będzie trzeba sprawdzić, czy to nie narkotyki. No, więc chyba będzie bardzo dużo osób trzeba przewieźć na komendę z tego co widzę. Dobra, kolejna osoba, co przy niej znajdziemy? O, i tutaj znaleźliśmy trochę trawy. Więc proszę się obrócić, jest pan aresztowany za posiadanie narkotyków przy sobie. O, i przy tej osobie też znaleźliśmy dokumenty, które mogą nam się przydać, które mogą być powiązane z tym. Dobrze, proszę pana, pan pójdzie za mną. No i pana też zabieramy tutaj na komisariat. Tego tutaj na pewno będzie trzeba mu wystawić na zarzuty za to, co posiadał przy sobie, a tamtego jeszcze będzie trzeba sprawdzić. Dobrze, proszę tutaj już się nie ruszać. Ja jeszcze wjadę tam na dół, a nie, bo jeszcze tutaj są samochody. Dobra, w tamtym aucie znaleźliśmy jakieś tabletki różnego rodzaju. Tutaj znaleźliśmy, o zobaczcie, karabin snajperski, więc będzie trzeba zobaczyć, czy właściciel tego pojazdu ma pozwolenie na broń. Dobra, ja przeszukam jeszcze tutaj ostatni pojazd i tymi osobami, które przed chwilą zatrzymaliśmy, to się nasi partnerzy już zajmują. Tutaj teczka pełna kokainy, teczka pełna $100 rachunków. 100-dolarowych rachunków i teczka pełna 100-dolarowych rachunków, dobra. Czyli, no, tutaj widzicie, trochę aresztowań będzie w związku z narkotykami. Dół przeszukany tutaj w sumie nic właściwie nie było, jakieś serwery, ale tym się zajmą zaraz technicy. Dobra, słuchajcie, ja poczekam tutaj na wszystkie oddziały, myślę, że tutaj już nic takiego ciekawego nie będzie. No i czekamy na następne jakieś wezwanie, bo jeszcze jedna akcja nam się dzisiaj wieczorem po prostu szykuje. No i jak widzicie, znowu jest noc i jedziemy teraz, tak jak powiedziałem, już do ostatniej akcji. Tym razem bierzemy udział w serii zatrzymań osób, które po prostu sprowadzają nielegalnie auta z zagranicy. Oni mają bardzo dużo małych takich na terenie tutaj naszego miasta porozrzucanych jakby takich, wiecie, miejsc, takich małych garażów, gdzie prawdopodobnie tuningują auta, które nielegalnie sprowadzone są z zagranicy i je przystosowują do warunków naszych, tam tablice jakieś podstawy. O, tutaj macie Ubera na przykład, nie? To co mówiłem z tymi modami. No i generalnie oni mają kilka małych takich warsztatów, więc prawdopodobnie, bo tego nie wiemy na 100%, są one słabo dosyć uzbrojone w środku i w miarę bezpiecznie tam wejdziemy. Dobra, ja już wyłączę tutaj sygnały, żeby nie wzbudzać podejrzeń i zaraz zobaczymy po prostu, ile z tych naszych takich, z tego co obstawiamy, okaże się prawdą. Dobra, ja sobie tutaj zaparkuję, bo to już ten budynek przed nami i teraz wam dokładnie powiem, o co chodzi. Jest aktualnie godzina, mogę tutaj zobaczyć. Dobra, już tutaj zaparkuję, bo to jest ten budynek przed nami. Jest godzina generalnie około 4:45 i o godzinie równo 4:50 wchodzi kilka jednostek do różnych budynków. Dokładnie do 8 budynków wchodzimy jednocześnie, żeby nie zdążyli siebie poinformować. No i właśnie czekamy teraz na sygnał, żeby wejść. Dobra, już mamy się przyszykować i czekamy na sygnał, żeby wejść. Dobra. Policja, rzuć tą broń na glebę! Na glebę! Gleba, rzuć tą broń! Odrzuć tą broń! Na glebę! Rzuć tą broń! Na glebę, na glebę, na glebę. Na glebę powiedziałem, na glebę. G2, mamy jedną osobę ranną. Musieliśmy unieszkodliwić osobę, ponieważ zaczęła do nas strzelać z shotguna. Potrzebujemy karetki na miejsce. Dobra, słuchajcie, wiecie co ja zrobię? Ja szybko tego skuję tutaj, żeby nic nie zrobił. Jeszcze trzeba tutaj na szybko przeszukać, czy tutaj więcej osób nie ma, ale z tego co widzę jest chyba czysto. I trzeba tą osobę znowu wyprowadzić stąd i żeby karetka była jej w stanie pomóc. Dobra, przenieść ciało.
O, już karetkę słyszę, więc jedzie w takim razie. Czekamy też na kolejne jednostki, bo to oczywiście zaraz technicy wszyscy się zjawią i tak dalej. Dobra, już karetka przyjechała, więc ja już nie będę jej reanimował, bo to nie ma sensu. Niech oni się nią zajmą dokładnie. Dobra, a ja co zrobię? A ja tutaj muszę jeszcze dokładnie oczywiście to przeszukać. Może najpierw przejdę wokół i zobaczymy, czy coś tu znajdziemy. Tutaj jest jakieś, zobaczcie, przykryte coś, więc to będzie trzeba zaraz odkryć. Czy tutaj jeszcze coś jest? Może ktoś uciekł pod spodem, wodą, ale raczej nie. Prawdopodobnie te naczepy do nich należą i też tutaj trzymają te swoje auta, nie? Dobra, wiecie co? W ogóle ile tu się ciężarówek teraz zjechało? Dobra, wejdę już tutaj do środka i zobaczę, czy tam jest na pewno czysto. A już chyba... No jak widzieliście, lekarz tutaj wystawił nam akt zgonu i już sobie pojechał. G2 do 00, zgłaszam, że mamy osobę, która nie żyje, potrzebujemy koronera na miejsce. Nie wiem, czy widzieliście, ale akurat fajnie zapakowali go tutaj koronerzy. Kurde, już akurat przegapiłem tą najlepszą animację z tego. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz, znaleźliśmy tutaj ciało kobiety. Tutaj jeden z moich partnerów znalazł, które leżało, no tak schowane powiedzmy. Ciało jakiejś kobiety i też tutaj koronerzy potwierdzili, że to ona już nie żyje, także czekamy teraz na coraz więcej ilość zastępów, które tutaj będą potrzebne. No i co? Miejsce tutaj jest całkowicie zabezpieczone, także tyle. Dobra, już wszystkie jednostki, jak widzicie, są na miejscu, już tutaj każdy zajmuje się tym, co ma robić. Ja jeszcze oczywiście tą tutaj osobę przeszukam, zobaczymy, czy przy niej coś znajdziemy. Dobra, przeszukam samodzielnie. Znaleźliśmy przy nim broń. O, jak widzicie, pozwolenia na broń nie ma, także też oczywiście jest zatrzymany tutaj. Dobra, zdam wam raport w ogóle z całej sytuacji, bo w końcu wam nie wyjaśniłem. W ogóle, czemu drogówka tutaj? A nie, bo drogówki tutaj nie ma. No bo jak widzicie, nikt nie pilnuje trafiku. Dobra, zaraz będzie się trzeba tym zająć. Już zdaję wam raport z całej sytuacji. Generalnie zatrzymaliśmy jedną osobę. Druga osoba niestety, tak jak widzieliście, nie przeżyła tego naszego zatrzymania, że tak powiem. No i tutaj też w rogu znaleźliśmy ciało kobiety, które już technicy zabezpieczyli i już przewieźli teraz na sekcję zwłok. Tutaj ta kobieta była prawdopodobnie zabita przez te osoby, nie wiadomo jeszcze z jakiej przyczyny. No będziemy na pewno tego typa przesłuchiwać, więc może się dowiemy. Ale jak widzicie, tutaj bardzo dużo gotówki jest w środku, więc no jak widzicie, dobrze trafiliśmy. No i co, słuchajcie, no chyba to na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że odcinek wyszedł bardzo fajny, bo mi się, szczerze wam powiem, że bardzo podobał. Czekam na jakieś wasze fajne pomysły, co tutaj można by było w odcinku pokazać, ponieważ ja parę pomysłów mam, ale też bym chciał się o waszych dowiedzieć, co byście chcieli zobaczyć. O, tutaj widzę, że coś nie pykło. Żegnam się z wami tutaj jako BOA Wydział, jak to tam było dokładnie? Centralny pododdział kontrterrorystyczny policji, o tak. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu subika na kanale. Zapraszam was na naszego Discorda oraz na naszego TikToka. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie go do końca. Do następnego, siema, no i cześć.